Znaleźć maksymalną wartość wyrażenia. 1 dzielone przez sinus kwadrat teta, dodać 3 razy sinus teta, razy cosinus teta, dodać 5 cosinus kwadrat teta. Uff, wygląda skomplikowanie, więc będziemy musieli to uprościć. No bo moglibyśmy zacząć od razu od wykorzystania rachunku różniczkowego, policzyć pochodną i spróbować znaleźć w ten sposób maksimum. Ale my najpierw Wykorzystamy znane nam tożsamości trygonometryczne, żeby możliwie uprościć tutaj to wyrażenie w mianowniku. To może przepiszę to, co mamy tutaj zadane. Czyli 1 przez sinus kwadrat teta, dodać 3 razy sinus teta, cosinus teta, dodać 5 razy cosinus kwadrat teta. No i spróbujemy to uprościć. Najpierw skorzystamy z jedynki trygonometrycznej, no bo zauważcie, że mamy tutaj sinus kwadrat mamy cosinus kwadrat no a wiemy że sinus kwadrat teta dodać cosinus kwadrat teta to jest zawsze 1 dla dowolnego kąta teta to żeby skorzystać z tej tożsamości to ja tutaj przekształcę to nasze wyrażenie w ten sposób że tutaj przepiszę tutaj sobie ukradnę jeden z tych kosinusów kwadrat teta czyli napiszę dodać cosinus kwadrat teta i to w sumie mi da 1 i przepiszę jeszcze to, co zostaje, czyli tutaj będzie dodać 4 cosinus kwadrat teta. Bo zauważcie, że to 5 razy cosinus kwadrat teta, to teraz rozłożyłem na dwie części. Mamy cosinus kwadrat, dodać 4 cosinus kwadrat. Pozostałe dwa składniki są takie same, jak były, czyli na pewno to wyraźnie jest równe temu, które mieliśmy poprzednio. No ale teraz możemy skorzystać z jedynki trygonometrycznej, no bo to jest po prostu równe 1. To jest po prostu równe 1. No to przepiszę, co dostaniemy po tym uproszczeniu. Czyli będziemy mieli w mianowniku 1 dodać 3 sinus theta cosinus theta, dodać 4 cosinus kwadrat theta. Teraz kolejna rzecz, z jakiej skorzystamy, to jest coś, co wyprowadzałem w jednym z poprzednich filmów, mianowicie jaki jest wzór na kosinus podwojonego kąta. No, jedna z jego postaci jest taka, że to jest 2 razy cosinus kwadrat teta odjąć 1. No, i korzystając z tej tożsamości, można wyrazić cosinus kwadrat teta za pomocą cosinusa 2 teta. No, i to będzie po prostu jedna, druga cosinus 2 teta dodać 1. To wyrażenie jest po prostu przekształceniem tego poprzedniego, i to też już robiłem w jednym z poprzednich filmów, pewnie nawet nie jednym. No, i korzystając z tego, możemy. Zastąpić ten cosinus kwadrat przez to wyrażenie, które tutaj mamy. Czyli będzie tak. 1 dzielone przez 1. Dodać 3 sinus theta cosinus theta. Dodać. No i 4 razy cosinus kwadrat. 4 razy to, co tutaj mamy. No to 4 razy 1 druga to będzie 2. No a w nawiasie mamy cosinus 2 teta Dodać 1. Dobrze. Kolejne uproszczenie, które tutaj zastosuję no to trzeba zrobić coś z tym. Czy to nam coś przypomina? Owszem, przypomina nam to wzór na sinus podwojonego kąta, sinus 2 teta. Jak wiecie z jednego z poprzednich filmów, to jest 2 razy sinus teta, cosinus teta. No czyli jak podzielę obie strony tego równania przez 2, to będę miał wyrażenie na sinus teta, cosinus teta, że to jest 1 druga razy sinus 2 teta. No, i mogę teraz tutaj to zastąpić to, co podkreśliłem. Czyli napiszę, że to się równa. 1 dzielone przez 1, dodać 3 razy. 1, druga to będzie 3 drugie. Sinus 2 teta, dodać. Tutaj mogę wymnożyć od razu. 2 razy cosinus 2 teta, dodać 2. No i jeszcze mogę to trochę uprościć, bo dodadzą mi się. Tutaj 1 do dwójki, czyli będzie 1 dzielone przez 3, dodać 3 drugie sinus 2 teta, dodać 2 razy kosinus 2 teta. No I moim zdaniem to wyrażenie jest, już jest dużo prostsze, i wydaje się, że już bardziej się go nie da uprościć. No i teraz przyjdzie czas na rachunek różniczkowy. Ale zauważmy, że to, co my chcemy zrobić, to chcemy znaleźć maksymalną wartość tego wyrażenia. Ale to jest taki ułamek, w którym jest jedynka w liczniku i mamy jakiś skomplikowany mianownik. No i kiedy taki ułamek przyjmuje swoje maksimum? No wtedy, kiedy mianownik przyjmuje minimalną wartość. Czyli tak naprawdę wystarczy, że, będzie, że znajdziemy minimum tego, co jest w mianowniku. Czyli minimum tego wyrażenia. No a teraz jeszcze dodatkowo zauważcie, że to jest to samo co minimum takiego wyrażenia. Ja tutaj mogę zastąpić to 2teta jakimś nowym parametrem alfa. Mogę 2teta nazwać parametrem alfa i wtedy szukam minimum takiego wyrażenia. Nie muszę tego robić, ale tak będzie wygodniej. Moglibyśmy zostawić 2teta, a możemy zamienić 2teta na alfa, wszystko jedno. W każdym razie minimum tego wyrażenia jest równe minimum tego wyrażenia. No i tak jak mówiłem na początku, zastosujemy teraz rachunek różniczkowy i wykonamy różniczkowanie tego wyrażenia tutaj po tym parametrze alfa. Czyli obliczymy sobie pochodną d po d alfa. No i co nam zostanie? No pochodna trójki to jest 0. Dodać pochodna sinusa to jest cosinus, czyli mamy 3 drugie cosinusa alfa. No i pochodna cosinusa to jest minus sinus, czyli mamy minus 2 razy sinus. Alfa. No i wiecie z rachunku różniczkowego, że jeżeli funkcja ma w jakimś punkcie maksimum albo minimum, to jej pochodna w tym punkcie musi być równa 0. Czyli teraz napiszemy sobie taki warunek. 3 drugie cosinusa alfa odjąć 2 razy sinus alfa ma być równe 0. No i te wartości parametru alfa, dla których to równanie będzie spełnione, to są te, w których funkcja przyjmuje maksymalne minimalne wartości. To możemy do obu stron tego równania dodać 2 razy sinus alfa i dostaniemy takie równanie. 3 drugie cosinus alfa to się równa 2 razy sinus alfa. Teraz podzielimy obie strony przez 2, czyli będziemy mieli 3 czwarte cosinus alfa to jest równe sinus alfa. No i teraz podzielę obie strony przez cosinus alfa. Czyli będę miał 3 czwarte to się równa. Sinus alfa dzielone przez cosinus alfa. No i tutaj moglibyście mieć wątpliwość, czy wolno mi przez ten cosinus alfa podzielić, bo cosinus alfa czasem może być równy 0. Czy w ten sposób nie stracę jakichś rozwiązań, ale zauważmy, że jak cosinus alfa jest równy 0, to sinus alfa jest równy 1 lub minus 1, czyli cosinus alfa równy 0 nie jest rozwiązaniem tego równania. Czyli nic na nie tracę żadnych rozwiązań. Mogę podzielić. No a co to jest sinus alfa przez cosinus alfa? No to jest tangens alfa. Czyli widzimy, że te punkty, w których to wyrażenie przyjmuje ekstremalne, czy minimalne, lub maksymalne wartości, to są takie, które są charakteryzowane warunkiem, że tangens alfa ma być równy 3 czwarte. To znajdźmy teraz wszystkie możliwe wartości alfa, dla których tangens jest równy 3 czwarte. To w tym celu, jak zwykle, narysujemy sobie nasz okrąg jednostkowy. Mamy okrąg jednostkowy. No i szukamy teraz takiego kąta, dla którego tangens jest równy 3 czwarte. Może najpierw narysuję ten trójkąt prostokątny. Co to znaczy, że tangens kąta jest równy, powiedzmy, że to jest ten kąt alfa, to mamy kąt prosty, że tangens kąta jest równy 3 czwarte. To znaczy, że stosunek przyprostokątnej naprzeciwległej do przyległej do kąta jest równy 3 czwarte. Czyli na przykład te przyprostokątne mają tak, mogą mieć takie długości, 3 i 4, wtedy ich stosunek jest równy 3 czwarte. Ale to znaczy taki trójkąt prostokątny, w którym przyprostokątne mają długość 3 i 4. Przeciwprostokątna musi wtedy mieć długość 5. No bo 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu to jest 5 do kwadratu. Jeden z trójkątów Pitagorejskich. Spróbujmy teraz narysować wszystkie te kąty w tym okręgu jednostkowym. No to powiedzmy, że to jest nasz kąt alfa. No i teraz, jakie są współrzędne tego wierzchołka tutaj? No tutaj przeciwprostokątna ma długość 5, a nie 1. Tutaj ona musi mieć długość 1. Czyli musimy tutaj podzielić wszystkie długości przez 5. Wtedy tutaj ta pionowa przyprostokątna będzie miała długość 3 piąte, 3 piąte, no a ta pozioma będzie miała długość 4 piąte. Czyli ta współrzędna tutaj będzie po prostu 3 piąte, a ta współrzędna będzie 4 piąte. Tak. Czyli mamy. Jedno rozwiązanie, no a drugie rozwiązanie jest takie, że mogą być obie te współrzędne ujemne. Czyli jedna z nich może być równa minus 4 piąte, a druga może być równa minus 3 piąte, i wtedy ich stosunek również jest równy 3 czwarte. Czyli mamy dwa takie punkty na okręgu jednostkowym, w których Tangent z kąta alfa jest równy 3 czwarte. My nawet nie musimy określać, jakie dokładnie są te, te kąty. Tu mamy ten jeden, tu mamy ten drugi. Bo nas interesuje tak naprawdę minimalizacja tego wyrażenia. Czyli nas interesuje, jaka jest wartość sinusa, jaka jest wartość kosinusa. No a to już mamy tutaj na tym rysunku. No to jakie są współrzędne tego punktu? No współrzędne tego punktu, no to Współrzędna x jest równa 4 a współrzędna y jest równa 3 /5. No i wiemy, że to jest kosinus kąta alfa, a to jest sinus kąta alfa. Tak? Dobrze, to jest ten punkt. No a ten punkt, który tutaj mamy, ma współrzędne minus 4 piąte i minus 3 piąte. I to jest wiadomo kosinus alfa, a to jest sinus alfa. No przypomnijmy sobie jak wyglądało nasze wyrażenie, które mieliśmy zminimalizować. Może je przepiszemy. Ono tutaj jest 3. 3 plus 3 drugie sinus alfa dodać 2 razy cosinus alfa. Szukaliśmy minimum tego wyrażenia. No i teraz mamy do wyboru dwa punkty. Podejrzano to, że to są minimum. Albo ten tutaj na pomarańczowo, albo ten tutaj na zielono. Zobaczmy, jak wstawimy te zielone wartości, no to dostaniemy tu jakąś sporą wartość, bo one są obie dodatnie. A jak wstawimy te ujemne, to dostaniemy na pewno mniejszą wartość, bo od trójki się odejmą jakieś ujemne liczby. No to wstawmy te ujemne wartości i obliczmy, ile to będzie. 3 dodać 3 drugie razy sinus alfa, sinus alfa to jest minus 3 piąte. Dodać 2 razy cosinus alfa, a cosinus alfa to jest minus 4 piąte. Czyli to będzie równe 3. Odjąć, no bo tu jest minus. 3 razy 3 to jest 9. 2 razy 5 to jest 10. I odjąć, bo tu był minus. 2 razy 4 to jest 8 piątych. No to trzeba wszystko do wspólnego mianownika sprowadzić, którym będzie 10, czyli mamy 30. Odjąć 9. Odjąć 2 razy 8 to jest 16 dziesiątych, to się równa. No i co tutaj mamy? 30 odjąć 9, odjąć 16, 9 16 to 25, 31,25 to jest 5 dziesiątych, czyli 1 druga. A więc wartość tego wyrażenia w mianowniku, minimalna wartość jest równa 1 druga. No to jaka jest wartość tego wyrażenia maksymalna, o które nas tutaj pytali? No maksymalna wartość tego wyrażenia to będzie odwrotność jednej drugiej, czyli ona będzie równa 1 dzielone przez jedną drugą, czyli to jest odwrotność jednej drugiej, czyli 2. Czyli to jest odpowiedź na pytanie postawione w zadaniu. No i to jest koniec zadania. Maksymalna wartość tego wyrażenia jest równa 2. A jeszcze, jak ktoś chce posłuchać, to krótki komentarz ode mnie. Tutaj w pewnym momencie liczyliśmy minimum takiej funkcji. No, i można na to patrzeć jako na funkcję okresową lub na funkcję ciągłą określoną na okręgu. To jest z grubsza to samo. No i wyszło nam, że są tylko dwa takie punkty, w których ta funkcja określona na okręgu może mieć minimum lub maksimum. Skoro są tylko dwa takie punkty, a ta funkcja na okręgu ma być ciągła, no to już wiemy, że jeden z tych punktów to jest minimum, drugi to jest maksimum, ponieważ jak obejdziemy okrąg dookoła, to funkcja musi wrócić do tej samej wartości. No i wyszło nam, że w tym tutaj punkcie. Zielonym, ta funkcja ma maksymalną wartość, a tutaj ma minimalną wartość. Po prostu, jak startujemy z tego punktu, to wartości funkcji rosną, aż do osiągną maksimum w tym punkcie. Następnie maleją, aż osiągną minimum w tym punkcie i znowu zaczynają rosnąć. Czyli, jeżeli mamy taką funkcję ciągu na okręgu, no to jeżeli ona ma jakieś maksima i minima, no to one zawsze muszą występować parami. No i tu w tym wypadku mieliśmy po prostu jedną taką parę.